Ciebie, witam was w drugim fu futbologu z tej serii, gdzie kręcę dzień po dniu. Drugim tematem, który był tam dość dobrze lajkowany na fejsie w komentarzach pod moim zdjęciem, było jaki jest fenomen pola pogby, dlaczego 22-latek jest wyceniony na 80 milionów. No i teraz znowu zaczniemy od początku: pol pogba, by wygrać Manchester United, który tam się wyróżniał. On w rezerwach po prostu tak, tak wszystkich robił. I pewnego dnia mówi do Fergusona, wiesz co, no ja mam 18 lat, ale czuję, że jestem tak dobry, że chcę grać w pierwszym składzie. Ferguson tak popatrzył, mówi, nie, a no to Pogba, no to chcę odejść. Także tu już pierwszy mocny charakter sprzeciwił się Fergusonowi, odszedł. Poszedł do Juventusu, dlatego, że tam yy, prezes zapewnił mu pierwszy skład, powiedział Pogba, ja w tobie widzę ten talent, będziesz miał, miał, miał u mnie pierwszy skład. OK, dostał bodajże w piątym występie po dołączeniu, dostał ten pierwszy skład, i tam od razu ludzie zobaczyli, że on ma potencjał. Na treningach wszyscy zawodnicy Juventusu go chwalili. On, jako pomocnik, potrafił doskonale czyścić, jak i doskonale strzelić gola i też rozegrać. Może to nie jest ten poziom, co ma Pirlo, czyli że ma wizję na całe boisko, ale on jest jeszcze młody. On ma doskonałe, właśnie, krycie, doskonale czyści, Ma strasznie długie nogi, jest dość no, dobrze zbudowanym mężczyzną. Także bardzo łatwo jest mu bark, bark walczyć. Też jest to strasznie zwinny. Może nie strasznie szybki, jest szybki, ale nie strasznie. Jest strasznie zwinny. Potrafi, tam miał nawet pseudo, pseudonim Pol-Ośmiornica, że właśnie potrafi wsa nogę wsadzić wszędzie, by wziąć rywalowi piłkę. No i to jest właśnie są te jego aspekty w defensywie. A w ataku potrafi niesamowicie uderzyć z dystansu. No i taki Pogba w wieku 20 lat już był tam coraz bardziej coraz bardziej wychwalany gość. Grał już w reprezentacji Francji, mając 20 lat. Jak Zidan się przybił do futbolu, bodajże w wieku 24 lat. No i właśnie dlatego te spekulacje się tak właśnie zrodziły, że jest tyle warte, aż tyle, aż tyle, no bo młody wiek. Chłodna głowa to prawda, dobre umiejętności w defensywie i dobre w ofensywie. Teraz tak, czy piłka się jasne, tym jest droższy, ponieważ może się lepiej rozwinąć, ale moim zdaniem Pogba nie jest wart 80 milionów, wiecie czemu? Bo on przeplata te dobre mecze strasznie słabymi, on albo wygra drużynie cały mecz i zrobi wszystko, Albo będzie totalnie niewidoczny i nie zrobi nic. W Lizy mistrzów było to widać w tych pierwszych spotkaniach w grupie. Potem jedna, ósma, czwarta. W półfinale, chyba też. W finale się ładnie pokazał. Ale było widać, że on, jakby z tymi mocniejszymi przeciwnikami, strasznie przygasa. A potem gra świetne mecze z tymi lepszymi. Dlatego. Paul Pogawa, świetny gracz, warty dużych pieniędzy. Znaczy, no, te pieniądze też tak skaczą, bo rynek się tak strasznie zdeformował przez to, że kupowano Ronaldo za 100, Bela za 90, Torresa za 50, Aguero za, za 40. Strasznie się zdeformował rynek i to już nie jest tak, że drogi pi pi piłkarz kosztuje 30. Nie, teraz drogi piłkarz to jest właśnie 100. No i te wszystkie tam marzenia prezesów Juventusu są takie, żeby Pogba u nich został, więc żłocają takie ceny a tak naprawdę myślę, że pogba jest warty z 40, czyli dwa razy mniej, chociaż piłkarze mi świetnym to mówię, jeszcze jest młody i jeszcze miesza te dobre mecze z tymi słabymi. tematy do footblogów wpiszcie w komentarzach, a ja się z wami żegnam, Siema.